Niegowanego powietrznego prawo inicjuje pożar samochodu, tak jak Państwu mówiłem. Zderzenie wyimaginowane drzewo i samochód zaczyna się palić. Widzieliście Państwo efekt, który bardzo często występuje w takiego typu sytuacjach. Opary benzyny ze związku z wysokością temperatury bardzo szybko się zapchały w wnętrze samochodu. Troszeczkę ognia i nastąpił wybuch. Proszę Państwa, podczas pożaru takiego samochodu jest bardzo sytuacja niebezpieczna, ponieważ jest dużo plastiku, siedzenia, wątki, pianki, opony, no różne takie wyposażenie z pożarów sztucznych, które płonie, wykorzysta bardzo dużo gazów pożarowych. Istotną rzeczą przy takich zdarzeniach jest to, że ratownicy, którzy będą wykonywać czynności ratownicze przy polącym pojeździe, są wyposażeni ogólnie w środki ochrony osobistej, między innymi w aparaty oddechu, czyli buta na placach ze stężonym powietrzem i maska założona na twarz. Po to, żeby nie wbiegnąć niepotrzebnie tych gazów pożarowych, o których tak wcześniej mówiłem. Następuje dodanie środka elektrycznego i wchodzący przystępujemy do zaczyna. Za którą Państwa wyjście, trzyma z tyłu, dwie ogromne drzewa. Została kwestia na głosie niepełnosprawnej i po prostu się rozleciała na stopała. Uwaga na oczy. Jak już Państwa wspominałem, do zgłaszania pojazdu zarządcy ratownicy używają środka pianotwórczego, bierze niego z wodą i podaje się go podczas specjalnego miejsca pożaru. Jest to najskuteczniejsze ratowne ogłoszenia, bo z tego względu, że Wiana zawiera sobie gąbelki, które mają powietrze i izoluje ten sposób od przeszkodzenia samochodu ciemnienia. To, żeby Państwa powiedzieć, to nie jest rzeczy ze sobą związane, ponieważ wysoka temperatura, która panuje w miejscu pożaru, może spowodować powtórny samozapłon. Jak już wspomniałem, samochód jest składany z mnóstwa rzeczy, które są rozłożone, więc nieumiejętnym, niedokładnym znaczeniem może nastąpić ponownie samozapłon. Zatem to może stanowić dodatkowe zagrożenie dla rzadko ratowników. Samochód został wygaszony, niebezpieczeństwo zażegnane. Proszę Państwa, taki samochód po już po pożarze w Wodniku, bo to nie było tego samochodu. Tutaj proszę. Złożę zyskania stali i tam paru rzeczy, które są przydatne jeszcze zawsze i zawsze. Myślę, że jest to zakon ratowników z OSP Lubo na rzędzie prawa. Za udany pokaz. Thank you.